Dzisiaj na moim vlogu recenzja książki ojca Szustaka pod tytułem Wielka Ryba. Ktoś z Was może teraz pomyśleć, facet, czy coś Ci się troszeczkę nie pomyliło? Jaki związek z Twoim blogiem i vlogiem o finansach i przedsiębiorczości może mieć jakakolwiek książka tego słynnego na całą Polskę dominikanina? Ano ma, nic mi się nie pomyliło i dlatego posłuchajcie. Finansów w ogóle uczymy się przede wszystkim z książek. Także wielcy przedsiębiorcy. Wielu z nich słynnych jest z tego, że w zasadzie każdego tygodnia czytają nową książkę. Powiem Wam moje krótkie własne story, jak wpadła ta książka w moje ręce, bo to jest troszeczkę zagadkowe. Niedawno obchodziłem moje 45. urodziny. Była niedziela i popołudnie, trochę luzu, szukałem jakiejś książki do poczytania. Szukałem zupełnie innej książki, a ponieważ u mnie w domu jest dość dużo książek, przeglądałem półki z książkami. Nagle patrzę na półkę książka Wielka Ryba. Pytałem domowników, co to za książka, skąd się tutaj wzięła. Nikt nie wiedział i myślę, że to nie był jakiś ukryty prezent dla mnie. Po prostu ktoś kiedyś tą książkę przyniósł do mnie i nawet nie wiem kto i zostawił. Jeżeli oglądasz tego bloga, znasz mnie i wiesz, że to jest Twoja książka, to po prostu mam ją i chciałbym Ci ją oddać, bo już ją przeczytałem. Może jest jeden taki problem, że w te strony, o których chcę Wam szczególnie powiedzieć, na tyle się zaczytałem, że je po prostu popisałem, więc prawdopodobnie pozaznaczałem, więc prawdopodobnie będę Ci musiał odkupić tę książkę. Ale jeżeli to na pewno jest Twoja książka, to zgłoś się, odkupię. Dlaczego ta książka mnie zainteresowała? Myślę, że ojca Szustaka to reklamować za bardzo nie trzeba, bo jest doskonałym mówcą, doskonale zna się na tym, jak funkcjonują media i w sposób perfekcyjny potrafi dotrzeć ze swoim przekazem do młodszych, średnich wiekiem i pewnie też starszych. Ojciec Szustak jest przedstawicielem zakonu dominikańskiego. I może to ciekawostka, Dominikanie to właśnie zakon braci kaznodziejów. Wywodzą się od świętego Dominika. Po łacinie czasami mówi się o nich jako Dominicanes, czyli psy pana. Myślę, że to nie jest dla nich żadną ujmą, a wręcz honorem, że mają być jak te bulteriery, które strzegą wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej. Notabene od strony gospodarczej, od strony przedsiębiorczości, Dominikanie są o tyle interesującym zakonem, że jednym z głównych nurtów ich nauczania jest teologia moralna świętego Tomasza z Akwinu. A jak wiemy, Tomasz z Akwinu był tym wielkim filozofem średniowiecza, który dokonał syntezy wiedzy chrześcijańskiej oraz pogańskiej, bo Arystoteles, jakbyśmy na to nie patrzyli, był poganinem. I dzięki świętemu Tomaszowi nauczanie Arystotelesa o roztropności, sprawiedliwości, harcie ducha i umiarkowaniu weszło w kanon nauczania chrześcijańskiego. Jaki to ma związek z gospodarką? Ano taki, że gdybyśmy się na tym dobrze zastanowili, to dla przedsiębiorcy nie ma lepszej drogi rozwoju i sukcesu niż ta, kiedy on już sam ma roztropność, sprawiedliwość, hart ducha i umiarkowanie. To są cechy, które znakomicie pozwoliłyby rozwinąć przedsiębiorstwo każdego biznesmena.
Notabene, jakbyśmy więcej poszukali analogii pomiędzy funkcjonowaniem zakonów a gospodarką, to doszlibyśmy do wniosku, że ten rozdział, ten rozdźwięk, jaki często chyba w naszym polskim kościele się utrzymuje, że z jednej strony mamy gospodarkę i to jest jakby osobny świat, a z drugiej strony mamy chrześcijaństwo i to jest drugi osobny świat i pomiędzy nimi nie ma żadnych punktów stycznych, to ten pogląd moglibyśmy odsunąć na bok. Notabene inny ksiądz katolicki, ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, mówi w swojej książce o pieniądzach, o zmorze naszej historii, którą nazywa katomarksizmem, tym pomieszaniu pojęć. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak funkcjonują dzisiaj wielkie korporacje. Gdybyśmy spróbowali przeanalizować sposób ich funkcjonowania, to doszlibyśmy do wniosku, że ten pramodel funkcjonowania wielkich korporacji to model wypracowany przez benedyktynów i ich założyciela, świętego Benedykta. Benedykta, który jest także patronem całej Europy. Gdybyśmy zobaczyli, co robił święty Benedykt, gdy zakładał swój klasztor benedyktyński, to doszlibyśmy do wniosku, że ta metoda zawiera w sobie elementy, które dzisiaj replikują wielkie korporacje. Nie chodzi tu tylko o sprawozdawczość i etykę pracy. Jakość benedyktyńska, to, że mnisi są zorientowani na wytwarzanie, to wszystko ma związek ze sposobem dzisiejszego funkcjonowania wielkich biznesów. Zatem tych związków pomiędzy chrześcijaństwem a gospodarką jest dużo więcej niż powszechnie się o tym myśli. Ja też pewnie sporo mógłbym się nauczyć od ojca Szustaka w zakresie przedsiębiorczości, promocji, tego, jak funkcjonują social media, jak docierać do ludzi ze swoim przekazem. Ale nie o tym dzisiaj. I według mnie także ty możesz się z tej książki dużo nauczyć, dużo dowiedzieć o samym sobie, nawet jeżeli jesteś zagorzałym, zdeklarowanym, stuprocentowym i niereformowalnym ateistą. To także jest książka dla ciebie. Ja na moim vlogu i blogu chciałbym wam zarekomendować tę książkę właśnie niejako w oderwaniu od tej bardzo istotnej z perspektywy jej autora otoczki chrześcijańskiej. Chciałem się skoncentrować w ramach mojej, nazwijmy to, recenzji nad metodycznymi elementami tej książki. To jest zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt stron w samym środku. Za chwilę dokładnie o tym powiem. A jeżeli mowa o metodycznych elementach tej książki, to właśnie to, na co od razu zwróciłem uwagę, to to, że do książki dołączone są takie dwa elementy. Po pierwsze, notatnik, czyli funkcją tej książki jest skłonienie cię do pewnej pracy, do pewnej autorefleksji, wglądu w twoją historię, twojego życia. I coś tu musisz notować. Jak widzisz, tu jest po prostu gotowy notatnik, przygotowany specjalnie pod tę książkę. I drugi taki element metodyczny. Jest tu taka kartka, gdzie masz zacząć pisać swoje story. Pisać swoje story. I to nie jest jakaś bujda psychologiczna. To jest także wskazówka trochę dla właśnie przedsiębiorców, biznesmenów. Jeżeli zaczynamy wychodzić do ludzi, to świetnie jest, gdy umiemy o sobie powiedzieć krótkie, wciągające story. Bo jak powiesz ludziom, że bilans mojego przedsiębiorstwa ma tyle i tyle jednostek pieniężnych, mam takie i takie zyski i takie przychody, takie koszty, to może zrozumie to 2% finansistów i księgowych. Natomiast do twoich klientów możesz dotrzeć nie przez te liczby, które ich tak naprawdę nie interesują, ale przez to, kim ty jesteś. I ta książka może wam właśnie w tym pomóc. Istnieją zatem dwa sposoby czytania tej książki. Jeden dłuższy, drugi krótszy. Jeden dla tych, których interesuje
biblijna historia Tobiasza, chcę pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii, na temat chrześcijaństwa i drugi sposób krótki dla tych, którzy w ogóle nie interesują się tymi sprawami, ale chcą skorzystać z wiedzy praktycznej, metodycznej wiedzy, która jest w tej książce zawarta. W związku z tym, redukując tę recenzję do części metodycznej, zobaczcie, że po prostu musicie na chwilę wziąć tą książkę. To jest rozdział 8 i przeczytać to narzędzie, które tutaj jest. Nawet jeżeli jesteś ateistą, to możecie to bardzo zainteresować. Jaka jest funkcja tego rozdziału, jaki jest cel, jaki ma być cel tego narzędzia, które jest tutaj pięknie opisane. Ano chodzi o to, abyśmy w historii naszego życia, zarówno w dzieciństwie, jak wczesnej młodości, późniejszej młodości, jak i w dorosłości, znaleźli coś, co autor nazywa za protestanckim duchownym bodajże, tak zwanymi sweet spotami, a więc tymi momentami, w których objawił się nasz geniusz, nasze wrodzone predyspozycje. Była jakaś sytuacja, kiedy nikt nie potrafił czegoś rozwiązać, a nagle to właśnie ty wpadłeś na pomysł i powiedziałeś, zróbmy to w ten i w ten sposób. Wszyscy powiedzieli, wow, to jest świetne, zrobiliście, było przy tym dużo zabawy, dużo dobrego zrobiliście i weszłeś w rolę na przykład lidera. Przyznam się wam, chociaż mam wrażenie, że już troszeczkę o sobie wiem, że ja także utworzyłem sobie w Excelu, w komputerze tabelkę ze sweet spotami, z tym story i teraz czasami w niedzielę siadam i coś tam dopisuję, przypominam sobie z dzieciństwa takie historie, jak na przykład, gdy z kuzynostwem zbieraliśmy u babci w ogródku porzeczki i śliwki i potem braliśmy taką starą kupiecką wagę, szliśmy na targ z odważnikami i sprzedawaliśmy te porzeczki i śliwki po to, żeby zarobić parę groszy na jakieś tam dziecięce przyjemności. Oczywiście tego jest więcej i na przykład w moim przypadku to doskonale potwierdza, że ja powinienem być przedsiębiorcą i finansistą. I dochodzimy do tego, co ma ci dać to narzędzie, po co jest ta książka i po co ta zabawa w odszukiwanie swoich własnych sweet spotów. Mam wrażenie, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, że bardzo wielu ludzi, szczególnie tych młodych, a ja mam styczność z młodymi ludźmi, chociażby z moimi studentami, że bardzo wielu ludzi do końca nie wie, jakie są ich predyspozycje. Do końca nie wie, w czym mogliby być dobrzy. Wielu ludzi nie do końca rozumie to, że dzisiaj, aby odnieść naprawdę sukces, to musisz być najlepszy. Nie wystarczy, że będziesz w czymś dobry. Nie wystarczy, że będziesz znał 10 dziedzin i w każdej będziesz przeciętny. Ja niestety cały czas na tym się łapię, że trochę za dużo tych wątków staram się ogarnąć. Może to w dłuższym terminie okaże się szalenie skuteczne, ale tak na krótką metę lepiej być w jednym wąskim obszarze po prostu doskonałym, najlepszym, perfekcyjnym i tam napierać mocno, aby wyrobić sobie markę i odnieść, nazwijmy to, sukces zawodowy, sukces w biznesie, niż iść szeroko na wielu frontach. W związku z tym to jest książka dla takich ludzi, którzy chcą albo potwierdzenia tego, czym się zajmują, albo zupełnie są na początku odkrywania swojego potencjału i chcą dowiedzieć się, w którą stronę iść. Jak widzicie za mną, nawet przytargałem tutaj małą choinkę, bo jest okres przedświąteczny. Może oglądają mnie rodzice, może jakieś starsze rodzeństwo, masz młodszego brata, masz dorastające dziecko, zbliżają się święta. Zrobimy o tym odcinek. Święta to jest taki okres, kiedy w sposób naturalny dokonujemy wglądu w samych siebie pod wpływem upływającego czasu. Zastanawiamy się, jaki był miniony rok, ile udało mi się zrobić i co powinienem zrobić w przyszłym roku. Więc ten okres pomiędzy świętami a Bożym Narodzeniem jest świetnym czasem, aby przeczytać tę książkę, aby zastanowić się nad swoimi sweet
spotami, bo tego nie zrobisz just like that w 15 minut. Tu naprawdę to trzeba rozłożyć na kilka sesji, załóżmy po 20, pół godziny i potem powoli to dopracowywać, aby z tego wyszło story. Zapewniam Was, że ani nie mam udziału w tym wydawnictwie, nie mam ani grosza z tego, że Wam polecam tę książkę, ani nie znam się osobiście z ojcem Szustakiem, ja tylko znam jego, bo gdzieś tam mi czasami wyskakuje jako sprawny, nazwijmy to przedsiębiorca, sprawny marketer na YouTube. Nie obiecał mi żadnego dodatkowego rozgrzeszenia, nie obiecał mi żadnej prowizji, zresztą on jest taką maszyną do sprzedawania kontentu i książek, że moja pomoc mu zupełnie niczym nie jest potrzebna. Polecam Wam tę książkę, bo uważam, że jest po prostu dobra, szczególnie w tym fragmencie ściśle metodycznym. Jeżeli go przerobicie, przeczytacie, przetrawicie, przemyślicie, na pewno odniesiecie z tego wymierne korzyści na przyszłość dla samych siebie. Może ktoś z Was zostanie przedsiębiorcą albo finansistą i wtedy częściej będzie wracał na mój kanał, na mojego bloga. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że wiedza dotycząca nas samych pozwala nam rozwijać przedsiębiorczość, poprawiać sytuację finansową. I może na zakończenie, jako ciekawostkę, dopowiedzmy, że na samym końcu tej książki, na stronie 183, autor pisze o tym, że czytał książkę o pieniądzach. Jakiś czas temu czytałem książkę Boba Russella pod tytułem Pieniądze, instrukcja obsługi. Bardzo ciekawa pozycja dla tych, którzy chcą sobie poczytać coś sensownego o pieniądzach. Zatem ten Dominikanin, bardzo sprawny w ujęciu marketingowym przedsiębiorca w social media, także doskonale rozumie fenomen pieniądza, że on jest potrzebny, nawet na takim kanale jak Langusta na Palmie. Trzymajcie się, cześć. Ja na moim blogu chciałbym Wam zareklamować tę książkę właśnie jak... I ja na moim blogu chciałbym Wam zarekomendować tę książkę.